Ty czekaj. Co ci da obrócenie chłodzenia? Witamy Was na kanale X.com. Dzisiaj spotykamy się właściwie z winy Grzegorza, który wymyślił sobie pewien pomysł i okazało się, że ten pomysł chyba już mi się przestał podobać. Delikatnie się obawiam, że mogę nie podołać wyzwaniu. Generalnie chodzi o to, że składamy komputer na czas. I kto z nas złoży go szybciej, to będzie miał okazję challenge'ować drugą osobę do tak. czegoś, co, czego nie robimy zwykle. Czyli na przykład, jeśli ja wygram, czyli będę szybszy w tym składaniu komputera, to będę mógł wybrać Grzesiowi jeden produkt z oferty X.com, Combatu albo Alto, który będzie musiał zrecenzować. No a że Grzesiu zajmuje się myszkami, klawiaturami i słuchawkami, no to może wybiorę mu, nie wiem, jakąś replikę broni albo... Albo klocki Lego. O nie, klocki Lego to by cię zadowoliły chyba. Tak, zdecydowanie. Odkurzacz. Odkurzacz. I będziesz go testował tutaj, bo się przyda czasami odkurzyć. Zgadza się. A w moim wypadku wpadłem teraz na ten pomysł. Zbudujesz stanowisko streamingowe. Ale z tobą. No, ale tak z moją pomocą na zasadzie... Tyle ci będę mógł powiedzieć, że spoko. To zrobiłeś dobrze. No dobra. I do kiedy dajemy sobie termin? Do połowy lutego. Będzie idealnie. Gotowe. Mamy to. Mamy to. To będzie śmieszne. Mam nadzieję, że wygram. A powiedz mi, Krzysiu, dlaczego wpadłeś na pomysł, żebyśmy składali komputer na czas? Jaki to ma sens? Nie ma absolutnie żadnego. Dlatego sprawdzimy się w wyzwaniu, na którego temat nie mam pojęcia ogólnie oboje. Czyli tak, no, obaj w życiu złożyliśmy kilka komputerów, ale nigdy nie robiliśmy tego na czas. Mi się zdarzyło raz robić to na ślepo, no to możecie zobaczyć sobie na kanale Litona, tutaj przypnę kartę. Tutaj. Tutaj będzie karta. Komponenty mamy mocne. Obudowę, chłodzenie, zasilacz mamy od Liquieta. Płyta główna jest Asroka, 13600K jako procesor. Chłodzenie też jest Liquieta. I 4080 jest Gainwarda. Dokładnie tak. Do tego mamy dysk SSD Samsunga 980 Pro albo 990 Pro, nie pamiętam co tam wklepaliśmy. No i jeszcze pamięć RAM jest od Fury, czyli były Kingston. No i zasada jest taka, że komputer po prostu ma się odpalić. Tak. Nie robimy dzisiaj żadnych testów, tylko odpalamy ten komputer, jeżeli wszystko się zaświeci, jeżeli coś się wyświetli na monitorze i nie wygaśnie, to znaczy, że udało się. Dokładnie tak. No, ale jak już będziemy mieli totalnie dużo czasu, to zainstalujemy Wiedźmina i zrobimy benchmark i... Nie. Dobra, to ja idę, bo ty chyba chciałeś coś do kamery powiedzieć. Tak, chciałem. Tak zupełnie szczerze, nie mam absolutnie żadnego pomysłu na ten komputer. Chcę po prostu, żeby był złożony i działał, bo w przypadku mojego składania komputerów przeważnie to wygląda w ten sposób, że testuję 10 razy i przełączam, i włączam, i uruchamiam, bo zazwyczaj na starcie nie działa. Pomożesz mi? Pomogę. Super! Bardzo się z tego powodu cieszę, bo te podzespoły to jest dla mnie totalnie czarna magia. Kuba! No ja powiem Wam, że nie chciałbym się spieszyć, nawet jeśli przegram, a to jest przecież składanie komputera na czas, no to nie chciałbym się spieszyć, a zrobić to dobrze, więc będę starał się robić dokładnie i w miarę tam z porządkiem w kablach. Jak się to uda, to zobaczymy, natomiast wiem, że Grzesiek nie czuje się pewnie, więc może uda mi się mimo wszystko być szybszym w tym temacie. No, stawka jest nieduża, więc w sumie mogę przegrać. Mamy te same komponenty, żeby to wszystko było sprawiedliwe. Bo gdybyśmy składali dwa różne komputery, no to wiecie wtedy, że jeden mógłby być łatwiejszy, drugi mógłby być trudniejszy zestaw. A tutaj wszystko będzie sprawiedliwe. Elegancko. iFixit, fajny zestaw. Jeden. To jest mój prywatny, z domu sobie przywiozłem, żeby mieć. No i ruszyli. Lecimy. Sobie pościągam na razie to. Proszę nie podglądać jak... Powiem ci, że zamiast sobie to robić, to spokojnie, tym naprawdę się tutaj... Tak, my faktycznie się spieszymy. Obudowy to BeQuiet 500 FX, czyli te z RGB, bo DX-y nie miały. I one tutaj mają ten pasek świecący, tak? Tak. Na kącie. Mam nadzieję, że potem uda się nam to zobaczyć. Tak się cieszę, że nie wziąłem chłodzenia IO. A był taki plan, tylko że jeszcze wtedy nie mieliśmy go w magazynie. Ty bierzesz się za płytę główną, ja z kolei za zasilacz. Ale tutaj widać różnica w tym, jakie mamy podejście, nie? Tak. To będzie pierwszy komputer w ogóle, bo to jest chyba na Intelu... 13 generacji. 13 generacji, ja też tak. Pierwszy raz będę składał 13 generacji, więc jest... Trzeba trochę po barbarzyńsku niektóre rzeczy robić, no ale trudno. Liczy się czas. Proszę nie podglądać, panie Kubo. Widzę, gdzie tu wzroczek lata, co ja robię. Bardzo proszę, panie Michale, tu mam ważny element teraz. Ręce mi się trzęsą. Ej, naprawdę? Ja się denerwuję. Świetnie. Świetnie. Może być. Prawie weszła. Proszę bardzo, pierwsze oznaki.
Dobra, procesor. Tutaj gdzieś jest jakaś kropeczka, trójkącik albo inny gdąc. Albo nie, o. Ale się zgrzało przy tym. Widać, jak się ręce trzęsą? Nie, najbardziej irytujące są po prostu te pudełka, które później muszę ponownie układać. Nie mogę tego robić. Chciałbym, ale nie. Enjoy, Grzegorz. Ej, to ty będziesz pierwszy, jestem przekonany. Co tam u ciebie w ogóle, Grzesiu, w życiu słychać? Trochę cię porozpraszam tutaj. U mnie jest wszystko w porządku, fantastycznie. Cały czas nagrywam filmy, wiesz, przed świętami, jest tego mnóstwo. Ale radzę sobie, wiesz, dla mnie takie stresowe sytuacje, to jest na porządku dziennym, nie? Nie powinienem tak tego kłaść, ale dobra. Pamiętajcie, że my nawet tu nie mamy teraz maty rozłożonej. Robimy to dość... Ojejku, tutaj są te trytytki. Te są, no. Chciałbym się ciebie zapytać, czym to robiłeś? O, tym to... Jejku, już zaraz się potnę. Grzegorz! Instrukcja obsługi. Nie podglądaj tu. To jest AMD. Nie, AMD nie interesuje. Nie interesuje Intel tutaj. LGA... Co? A, okej. Kolejna skaza. Ja już będę... 1700, okej, to jest to. Nie no, jeżeli ja to złożę bez instrukcji obsługi, to będę king normalnie. I mam wrażenie, że po prostu nikt z nas nie chce przegrać. O! Znowu! Pamiętasz, jak nagrywaliśmy film z Gowi? O, właśnie... Jezus! Ta sama sytuacja! Kuba? Tak? Dałeś pastę pan prezesa? Tak. Znaczy była zaaplikowana, bo jako, że składamy to na czas, a nie na jakość, to pozwoliłem sobie użyć tej pasty, która po prostu była na chłodzeniu zaaplikowana. Kleiłeś na klejkę? Nie było. Było coś takiego, wiesz? To jest taka zaślepka plastikowa, która, jeśli T-Volt nas ogląda, Jezu, to już jest taka tradycja. Ja kiedyś w swoim komputerze, w obudowie, zamontowałem wentylatory odwrotnie i one zamiast tłoczyć zimne powietrze, to je wypychały. A jaki był twój pierwszy komp? Mój pierwszy komputer, ale w sensie... Taki, który pamiętasz. Ja miałem rzeczywiście dwurdzeniowego Athlona, chyba 6000 plus to był. I o 8... kurde, no to już późno. I 8600 GT. Także... I to był rzeczywiście mój pierwszy komp. Także był szacuneczek na dzielni. Ja byłem tym dzieciakiem, który po prostu rzeczywiście dostał pieniądze z komunii. Czyli to jest możliwe. To jest możliwe. Przy takiej ilości kości pamięci. Właśnie rzeczywiście jest tego chłodzenia, jest w tym chłodzeniu. A? No nie. A, odkleimy sobie i przykleimy. No, i teraz to jest. Nic. Nic nie powiesz. Nic nie powiem. Ty gościu. Bo odkryłem. Czy ty to widzisz? Michał, czy ty to widzisz, czy nie widzisz tego? Byczku. Posłuchaj bliski. Ja już wiem, co zrobiłeś. Odkręcaj chłodzenie. Wiem. Ja sobie jedną rzecz tylko sprawdzę. Odkręcaj chłodzenie. Ale nie, bo Michał mówi o obracaniu chłodzenia. A nam chodzi o coś innego i my wiemy o co, a Michał chyba nie wie. Nie, to chyba ty nie wiesz. Ja wiem, o co chodzi. No, o to, żeby wentylator się zmieścił. No? No tak, no to trzeba obrócić chłodzenie. Nie, po co masz obracać chłodzenie? Zrobić inną rzecz. A właściwie to... Ty czekaj! Co ci da obrócenie chłodzenia? No a dalej. O shit! No teraz to ta pasta na pewno nie będzie skuteczna, no ale dobra. Ale jajca! Grzesiu, no widzicie, to jest takie chłopaki fajne, że... Komputery na czas, panowie? Na przykład. Skąd wiedziałeś? W ramach pracy. Kto prowadzi? Kuba, dlatego możesz mi przeszkadzać w ramach. Kubie mogę przeszkadzać, bo tobie nie pomogę, bo nie potrafię. Także Kuba, powiedz mi, co teraz robisz? W tym momencie, Dominiku, mój kochany... Wyciągasz śrubki jak? Tak, przykręcać pełną płytę główną do obudowy. 3 minuty i 49 sekund. Na planszy zegara. Dominik, brakowało cię tu od początku, szczerze mówiąc. Tak? Tak mi się wydaje, że to, co wnosisz tutaj swoją osobą, obecnością w tym miejscu... Składanie śrubki. Grzegorz dalej walczy z kartonami. Autentycznie nie wie, gdzie ma śrubki. Tak. Grzegorz, spróbuję ci jakoś pomóc. Nie, ja gram fair, totalnie fair. Nie zabrałem żadnych śrubek. Okej. Okay. Jejku, one są gdzieś z tyłu w komputerze. Też tak myślę, bo Kuba tak... No nie.
Są. Ja znalezione, brawo. Słuchaj, Michał, to co przed chwilą zrobiłem, nie może się pojawić. Podniosłem komputer z nieprzykręconą płytą główną do pionu. Ale trzymałem. Mam z tymi śrubkami ewidentny problem. Pamiętajcie, porządek na stanowisku pracy to jest coś ważnego, ale nie jak się spieszycie, bo wtedy ciężko jest to utrzymać. No mija 33 minuta, odkąd chłopaki zaczęli składać ten komputer. Jejku, chodziło mu o ten wentylator, dlatego zdemontował wentylator. Nie zrobię tej śrubki, pierdzielę ją. Okej. Okay. Nie no, musi być. Ej, halo, zasady są takie, że składamy tego kompa. Nie no, bo jak mamy nie robić połowy rzeczy, to ja bym połowie śruby mógł nie trafić. Awantura. Nawet dwie. O proszę. Tyle zgubić na raz? Niesamowite. Drodzy Państwo, Kuba robi już cable management, jakiś tutaj tak widzę, Grzegorz, no też próbuje, aczkolwiek jeszcze brakuje mu zasilacza, Kuba już go podłączył. No kurwa. O jest! Poleciała pierwsza kurwa. Ja pier... Ale wał. Ale wał. To... Bo one są krótsze, jak można zrobić jeden przewód krótszy, drugi dłuższy, no kto to projektował? Kawał karty, powiem Wam, jak pachnie. Lubię ten zapach elektroniki takiej świeżej. Komputer powinien się nie świecić, moim zdaniem, powtarzam. Nie no, masakra, tego się nie da przycisnąć. That's what she said. I teraz tylko ten jeden kabel nieszczęsny. Zrobiliśmy kolejny fajny błąd. Widzę, że masz to samo. Tak. Ale widzisz, człowiek by sobie to normalnie przemyślał tak, i zaczął robić. Czy moje świecenie już się kończy? Nie, nie, ono dopiero się zaczyna. Ósemkę. Było jakieś kiedyś takie przysłowie, że kogoś tam nosili parę razy i później jego też ponieśli. Ej, tobie to wlazło wszystko tak jak powinno? No, mordziunio. To przysłowie brzmi niósł wilk razy kilka, ponieśli i wilka. O, dokładnie o to mi chodziło. Świetnie mieć kogoś mądrzejszego, starszego i bardziej doświadczonego w takich różnych rzeczach. Nadal mówisz o Kubie? Opa, odwalca, odwalca. Nie, sprawdzam. Co mi tutaj? No way. Jakoś odwrotnie. Jesteś w stanie mi tam, Dominiku, zanurkować? Ojejku. Proszę bardzo. Dobra, 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 dobra. Chwila prawdy, panowie, panie, to działa, to świeci, jest rewelacyjne. Jest. Wygrałeś, jest brzydko, ale jest. Brzydko, ale nie liczy się tutaj estetyka. Dobra. Bo ja też nie jestem najpiękniejszy, ale mimo wszystko dużo rzeczy w życiu wygrywam. I pięknie, nawet go nie podpinałem. A ja dalej nie potrafię rozkminić, co ja źle zrobiłem. Znaczy, domyślam się, bo kable nie pasowały, ale kurde... Miałem tutaj całość pokaleczoną, także jesteś w stanie to pokazać, jak się chłodzenie z tej strony świeci. Jest tak pocięte. Jeżeli monitor będzie śmigał. Jest! Jest? Yeah. Yes! O matko, aż sobie przysiad zrobiłem z radości. Ja tam dokonam pewnej weryfikacji u Ciebie jeszcze, bo to, że działa, to jest jedna rzecz. Pytanie, czy jest zgodnie ze sztuką, jedna rzecz zrobiona, na której ja też popełniłem błąd. Ale nie powiem Ci. Znaczy, wiem, o co może Ci chodzić. O kabel do karty graficznej. Mhm. Tak? Czy nie podpiąłeś tego rozgałęzionego? Tak, tak. No to źle. Ja tak mam u siebie w komputerze i działa. Jest ryzyko, owszem. Jest zabawa. Jest zabawa. Nie byłem w stanie tego wiedzieć, bo jeszcze nie mam żadnej takiej karty. Jak będę miał taką kartę w komputerze, to będę wiedział, jak to się robi. Grzegorz, Ty się nie denerwuj, to się wszystko... Także przepraszam bardzo. Czy ja tu jestem informatykiem? Nie, ja tylko w życiu klikam w myszki i w klawiatury. Ewentualnie macam podusie na słuchawkach. Chodź Michał, pokaż szybko, co tu się stało. Zamknąłem sobie telefon w środku. To jest doskonały moment. Nie widać, bo to jest... Bo możemy z tej strony widać, chwila prawej. No, czy się uda? Jest, działa. Kurde, ładna ta obudowa jest. No. Naprawdę fajnie te LED wyglądają. Wiesz, jaka byłaby ładniejsza? W kolorystyce białej. DX nie ma. FX, przepraszam, bo jest wersja DX i ona jest biała, tylko że ona tu nie ma RGB, tylko masz pomarańczowe takie podświetlenie. To też super wygląda. Ale z RGB byłoby też super. Na pewno wprowadzą. Jeśli ktoś z BeQuiet nas ogląda, to wprowadzcie. Koniecznie taką białe kolorki. Ja podam adres do wysyłki. Zróbmy podsumowanie, a potem będę Ci wytykał ewentualne błędy, a Ty mi, dobra? Ten przewód. Chciałbym Ci w zupełności pogratulować. Dzięki piękne. Wydaje mi się, że szliśmy łeb w łeb, ale mimo wszystko ja w tych kablach się porąbałem. No i gdybym tego nie zrobił, i tak ja byś wygrał. Byłem przerażony przy procesorze. Myślałem, że to już jest kaplica, nie? Bo... I tak byś wygrał. Także no, jeszcze raz gratulacje. U Ciebie na pewno jest to wszystko od środka, zresztą zaraz no, zobaczę. Właśnie. I teraz widać, co jest u mnie brzydko, a co jest u Ciebie ładnie. Dobra, oceniamy Twój. Przewód tutaj jest, no to jest jakaś tragedia, to nie? Jest tragedia. Nie masz podpiętego jednego złącza zasilania do procesora? Nie jest ono potrzebne. Przy obciążeniu? Ale czy będę podkręcał?
ale składaliśmy komputer, a nie składaliśmy pół komputera. Ja u siebie też mam wrzucone. Minus 5 minut, chłopie, to jest totalnie. Słuchajcie, dzwonię do Jarka. O, Jarek nie odbiera. Jarek nie odbiera. Dobra, Lipton. Jest sprawa, Piotrek. Składaliśmy z Grzesiem komputer na czas. No i Grzegorz Rycko podpiął tylko jedno gniazdo 8-pinowe dla zasilania procesora. Jeżeli procesor, że tak powiem, nie jest jakimś totalnym potworem, to wystarczy. Jest potworem. To jest 13600K. To potwór czy nie? Nie. Wystarczy zasilanie jednego tego. Ale jest. Ale słuchaj, zgodnie ze sztuką powinno się, jeśli jest przewód w zasilaczu, czy nie? Jeżeli jest wtyczka w płycie, to tak, druga. Czyli się powinno. Dziękuję bardzo, wyjaśniłeś temat. Wiesz, Nie. Przerywało coś. Nie. Minus 10 minut. Wygrałem. Tak. Jeszcze do Jarka zadzwonimy w tym temacie. Cześć, Jarek. No, nagrywam. Jarek, my też nagrywamy. Składaliśmy z Grzegorzem Rycko komputery na czas. Mamy RTX-a 4080. Jak masz rozgałęźnik do karty graficznej na 3 8-pinowe złącza, no nie? Do zasilacza jednym, właściwie dwoma przewodami te 3 przewody do karty. Czy to jest poprawne, czy nie? Znaczy optymalnie byłoby podpiąć każdy osobno. Tak się robi według sztuki, natomiast no ta karta nie pobiera jakoś nie wiadomo ile prądu. Tak, jeżeli dwoma przewodami od zasilacza, to nie jest jakiś bunt sztuce. Dobra, a jeśli masz dwa złącza zasilania 8-pinowe do sekcji zasilania procesora i podpiął tylko jedno, to też jest okej, czy nie? Jeżeli podkręcisz, na przykład, no jeżeli to jest 13900K, i chcę ten procesor podkręcić, no to wtedy dwa. Jeżeli to jest na przykład, wiesz, i7, czy i5, to jeden w zupełności wystarczy. Yes, okay. Yes! Dobra, a gdybyś miał, popatrz, Grzesio wygrał jakieś 10 minut, i wiesz, no ja, ciężko jest mi z ciebie jak zwykle pogodzić z przegraną. Cicho. Gdybyś mu za te dwa elementy, które wymieniłem, miał odjąć trochę czasu, to ile byś odjął? No to dobra, przy EPS-ie czasami tam trzeba się nagrzebać, ponamęczyć, żeby podpiąć zwłaszcza drugą kostkę. Dokładnie. Więc tam 2 minuty powiedzmy. Bo nie bierzesz pod uwagę, że to też zajmuje czas, to już sztuka sztuką, ale czas. 2 minuty. Kolejny pod zasilacz, no to minuta maksymalnie, powiedzmy, to tak z nadmiarem. Czyli 3 minuty. Dobra, porażka. Próbowałem wszystkiego, ale się nie udało. Zgadzam się z tym w 100%. Dobra, dziękujemy ci, Jarek, życzymy ci miłego dnia, nagrywaj sobie. Mój drogi, świetnie się bawiłem. Ja też się świetnie bawiłem, szkoda, że przegrałem. Nic się nie dzieje, że przegrałem. Ale teraz ci mogę zdradzić jedną rzecz. Pamiętasz, jak na początku wychodziliśmy stąd i mówiliśmy o swoich planach? No to ja chciałem zrobić to wolniej, a lepiej. I w sumie to się zgadza. Różnica nie jest duża, a mam zrobione lepiej. No, jeszcze raz dziękuję, musimy to powtórzyć. Dawajcie znać w komentarzach, co moglibyśmy zrobić z crazy rzeczy kolejnym razem. W przyszłości, koniecznie. W przyszłości. No na pewno będę robił to stanowisko streamingowe teraz, bo Grzesiu mnie już do tego nie tyle zmusi, co założyłem się i przegrałem. Pojawię się tutaj znowu. Tak, przyjedź i zrobimy sobie to razem. No. Możecie nam proponować, jak to ma wyglądać. Na przykład czy chcecie RGB albo coś. Dokładnie, czy chcecie pełne RGB, czy chcecie jakąś konkretną markę, czy mamy do tego składać kompa, dobierać monitory, pokazywać całą konfigurację OBS-a. Czy mamy przykładowo jakieś nowe produkty przetestować, sprawdzić, jak to działa tak w międzyczasie. Będzie fajnie. No. Do widzenia. Trzymajcie się. Pa.